Drodzy Państwo, przekażę dość wstrząsającą, straszną wiadomość. Co prawda zza oceanu, nie od nas, natomiast czy to ma aż takie znaczenie? Skąd? Gubernator stanu Michigan wprowadziła ustawę, która zalegalizowała aborcję przez częściowy poród. Czym jest aborcja przez częściowy poród? Jest to aborcja wykonywana najczęściej w 3 ostatnich miesiącach ciąży, kiedy dzieci są już duże, oczywiście odczuwają ból, ich ciała są wykształcone. Niektóre z tych dzieci to dzieci, które mogłyby się po prostu urodzić. Aborcja przez częściowy poród jest aborcją, która wykonywana jest poprzez wydobycie ciała dziecka, najczęściej przez kanał rodny, poczynając od nóżek przez resztę ciała i przy jednoczesnym zgnieceniu główki dziecka i odessaniu treści głowy, odessaniu mózgu. Te dzieci oczywiście nie są znieczulane, bo te dzieci są skazane na śmierć. Świadkowie tych procedur zeznawali, że dzieci w momencie miażdżenia czaszki kurczowo zaciskały rączki i nóżki, które były widoczne już po wyciągnięciu ich z kanału rodnego matki. Takie rzeczy są legalne na świecie. Jak widać w niektórych miejscach, obyśmy nie musieli oglądać takich rzeczy w Polsce, ale czy to ma znaczenie? Czy polskie, czy amerykańskie dziecko jest poddawane takim torturom?